Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mam przyjemność zaprezentować sprawozdanie Komisji Zdrowia Sejmu RP o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, druk nr 877. W dniu 15 listopada 2011 roku Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawarty w druku 850. Projekt ten przewiduje wprowadzenie dwóch zmian w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dziennik Ustaw nr 191, pozycja 1410, z późniejszymi zmianami. Pierwsza z nich polega na uchyleniu artykułu 35 nakładającego na szpitalne oddziały ratunkowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego obowiązek uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań określonych przepisami wydanego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych. Brak potwierdzenia powoduje nieuwzględnienie szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na rok następny. Potwierdzenie wymagań dotyczy wielu obszarów, a więc nie tylko wymagań dla szpitalnych oddziałów ratunkowych określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ale również wynikających z innych przepisów prawa, które są wymagane przy uzyskaniu certyfikatów akredytacyjnych ISO przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, a także podczas czynności sprawdzających i kontrolnych wykonywanych przez wojewodów, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty. Dodatkowa procedura certyfikująca wynikająca z artykułu 35 ustawy jest mnożeniem szeregu czynności akredytacyjnych i kontrolnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, co powoduje, że szpitalny oddział ratunkowy jest poddawany w stosunku do innych oddziałów i obszarów szpitala częstszym i szczególnym zabiegom administracyjnym. W tej sytuacji zasadne jest uchylenie artykułu 35 ustawy. Druga zmiana dotyczy artykułu 57. i polega na umożliwieniu pełnienia w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 roku funkcji lekarza systemu także przez lekarza posiadającego udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie, jednak nie mniej niż 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala pod warunkiem przystąpienia do dnia 1 stycznia 2015 roku do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Z danych przekazanych przez ministra zdrowia wynika, że liczba lekarzy zatrudnionych w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego wynosi obecnie ponad 4200 osób, z czego około 15%, ponad 600 lekarzy nie spełnia wymagań dla lekarzy systemu po 1 stycznia 2013 roku. W tej sytuacji zasadne jest dokonanie zmian w artykule 57 ustawy. W trakcie prac komisji do projektu zgłoszono dwie poprawki, które zyskały aprobatę i akceptację komisji. Pierwsza poprawka. W zmienianym artykule 57 zrezygnowano z wymogu 3-letniego doświadczenia zawodowego oraz włączenia zapisów, że lekarz ten jest zobowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 roku, a w przypadku braku spełnienia tego warunku przestaje być lekarzem systemu uprawnionym do udzielania w nim świadczeń zdrowotnych. Obecnie lekarzem systemu może być lekarz wymieniony w artykule 3 punkt 3, to jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 roku wymieniony w artykule 57 w dotychczasowym brzmieniu, to jest lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
Drugą zgłoszoną i przegłosowaną poprawką jest zmiana terminu z 14 dni wejścia w życie ustawy na konkretny termin 31 grudnia 2012 roku, co jest konsekwencją obowiązującego artykułu 63 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wskazującego na konieczność dostosowania przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego do wymagań określonych w artykule 36 ust. 1 ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. W myśl artykułu 36 ust. 1 punkt 1 ustawy w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. Szanowni Państwo, Komisja wnosi do Wysokiej Izby o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu Komisji. Dziękuję bardzo.